momencie już oficjalnie otwieram zgromadzenie, otwieram dzisiejszą pikietę nie dla żydowskich roszczeń. Proszę Państwa, dzisiaj się tutaj spotykamy przed siedzibą łódzką Prawa i Sprawiedliwości, żeby po raz kolejny, bo już protestowaliśmy rok temu w Łodzi, żeby po raz kolejny zaprotestować przeciwko bezprawnym żydowskim roszczeniom majątkowym wobec Polski i żeby zaprotestować również wobec bierności rządu polskiego wobec tego stanu rzeczy. Wydaje się, że problemu nie ma, a proszę Państwa, już jutro mija kolejna rocznica tak zwanych wydarzeń marcowych 68 roku, która stanie się kolejną okazją dla środowisk żydowskich do kolejnego ataku propagandowego na nasz kraj. Proszę Państwa, Państwa, którzy stoją tutaj i zaczynają sobie komentować, na podstawie prawa o zgromadzeniach proszę o opuszczenie zgromadzenia, oddalenie się i dziękujemy. Proszę o opuszczenie miejsca zgromadzenia jako jego przewodniczący. Jeżeli jest tu ktoś nam nieprzyjazny, jeśli ktoś pomylił adresy, Piotkowska jest duża, zapraszamy gdzie indziej. A teraz oddam głos koledze Janowi Waliszewskiemu. Proszę Państwa, ja chciałbym przypomnieć, nawiązując do tego, o czym mówił przed chwilą kolega Kamil, rok temu, właśnie 8 marca, zorganizowaliśmy pikietę. Oni też opuścili Polskę w 1968 roku, kiedy mówiliśmy o tym, że wtedy, kiedy Polacy są wzywani do kajania się za tak zwane wydarzenia marcowe, warto przypomnieć, że Polskę opuściło co najmniej kilkuset nieukaranych stalinowskich zbrodniarzy pochodzenia żydowskiego, przede wszystkim członków aparatu represji, czyli informacji wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa. Jednym słowem, zbrodnie komunistyczne w Polsce pozostały nieukarane. Przechodząc do tematu przewodniego dzisiejszej pikiety, warto powiedzieć, czemu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Otóż, proszę Państwa, jesteśmy pod siedzibą PiS-u, bo od ostatnich wyborów jest to partia rządząca, która ma w ręku klucz do polskiej polityki zagranicznej, do polskiej polityki wewnętrznej, ponosi odpowiedzialność za wszystko. Ma Sejm, Senat i prezydenta. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj dlatego, że musimy odpierać bezpodstawne roszczenia majątkowe ze strony żydowskiej, które nie mają podstawy prawnej zarówno w polskich przepisach spadkowych, bo chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe, jak również praktycznie chyba nie znajdują podstaw w ustawodawstwie jakiegokolwiek cywilizowanego państwa. Do tego, że jesteśmy tutaj, że musimy bronić naszego narodu i naszego państwa przed bezpodstawnymi roszczeniami majątkowymi, doprowadziła bezalternatywna polityka zagraniczna rządu PiS-u. Niestety doszliśmy do sytuacji, w której nasze MiGi-29 postsowieckie spadają jeden po drugim, gdyż nasze stosunki z Rosją doszły do takiego poziomu, że nie jesteśmy nawet w stanie ich serwisować u producenta. Jeżeli polska polityka zagraniczna jest bezwarunkowo antyrosyjska, to w konsekwencji jest bezwarunkowo proamerykańska. W konsekwencji tejże polityki zagranicznej doczekaliśmy się amerykańskiej ustawy 447. I otóż pragnę przypomnieć, że kilka tygodni temu podczas konferencji antyirańskiej w Warszawie, którą Amerykanie zorganizowali na polskim terytorium, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której jako gospodarze tej ziemi spotkaliśmy się z sytuacją, w której przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i przedstawiciele Izraela w sposób bezpardonowy domagali się wykonania tego, co zostało zapisane w ustawie 447. Niestety polska polityka zagraniczna, jej bezalternatywność i bezwarunkowa proamerykańskość prowadzi do takich owoców, z jakimi musimy się teraz zmagać. Dlatego musimy o tym głośno mówić, musimy mobilizować opinię społeczną i dlatego tutaj jesteśmy, dlatego spotykamy się z Państwem. Czołem Wielkiej Polsce. Teraz jeszcze poproszę w imieniu Akcji Narodowej zabranie głosu kolegę Marcina Makowskiego. Wyglądają, to najlepiej widać w Palestynie, gdzie po imigracji syjonistów miejscowa ludność palestyńska została całkowicie de facto wysiedlona i w dużym stopniu wręcz wyeksterminowana. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację tego rodzaju, że jak Państwo pamiętacie, porozumienia, które w latach 90. były podpisane jeszcze przez Icchaka Rabina, zostały po prostu jego dzieło zostało, tak samo jak Jasera Arafata, zostało zakończone. Icchak Rabin został zabity przez żydowskiego nacjonalistę, syjonistę i od tego momentu mamy do czynienia z sytuacją taką, że w Palestynie no, jest mnóstwo ofiar cywilnych, tak? Mieliśmy w tym roku w Strefie Gazy sytuację, gdzie dokonano wręcz, można powiedzieć, no, jakichś mordów, tak? Bo to był masakr, tak? Bo zginęło kilkaset osób, było mnóstwo rannych, były tam dzieci, kobiety, inwalidzi, ludzie, którzy rzucali kamieniami, byli ostrzeliwani przez regularne wojska izraelskie. I my tutaj w Polsce mamy taką sytuację, że jak może niektórzy jeszcze pamiętają, w okresie międzywojennym Żydzi mówili: wasze ulice, nasze kamienice. Nie chcemy, żeby to się tak miało zakończyć. Uważamy, że należy po prostu mieć dobre stosunki, ale nie za wszelką cenę. Nie możemy być w sytuacji, kiedy jesteśmy jako naród, tak, posądzani przez środowiska żydowskie regularnie, z niewielkimi dementi ze strony niektórych osób, które, czy sprawiedliwych Żydów, ale jednak in gremio zdecydowana większość środowisk żydowskich i państwa Izrael potępia Polaków jako morderców, jako wręcz ludzi, którzy uczestniczyli w Holokauście. Jesteśmy też pod siedzibą PiS-u, bo hipokryzja tej partii między innymi polega na tym, że opłaca historyków, pseudohistoryków żydowskich, takich jak Gross, Grabowski, Alina Cała, ludzi, którzy wybiórczo stosują źródła historyczne i którzy nie potrafią obiektywnie ocenić sytuacji i nam, Polakom, którzy nigdy nie podjęliśmy, poza może jakimiś pojedynczymi osobami, które w każdym narodzie i w każdym kraju zawsze i wszędzie się będą zdarzać, nigdy jako jakakolwiek oficjalna organizacja, czy to rządu państwa podziemnego, jak również innych organizacji społeczno-politycznych, czy organizacji wojskowych, nikt oficjalnie nigdy nie podjął jakiejkolwiek współpracy w celu eksterminacji Żydów. W związku z tym tego typu pomówienia mają na celu po prostu uruchomienie przedsiębiorstwa Holokaustu, o czym swego czasu pisał Norman Finkelstein, Żyd sprawiedliwy. I my musimy wiedzieć, że Amerykanie będą popierać te roszczenia nieuprawnione, tak jak tu wcześniej było mówione, z tego chociażby powodu, że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych mają olbrzymie wpływy. Jest taka organizacja AIPAC, która rocznie wydaje 80 milionów euro, przepraszam, dolarów na promocję wśród amerykańskich kongresmenów. Jest słynna ustawa 447, która została przecież już podjęta i my będziemy, rząd PiS-u doprowadził do sytuacji poprzez swoją bezalternatywną politykę, że będziemy po prostu odpytywani przez rząd Stanów Zjednoczonych z realizacji nieuprawnionych roszczeń, gdyż tak jak tu już wcześniej było powiedziane, nie może być tak, Państwo oglądaliście na pewno film Pianistę, tak bardzo uważam obiektywny film pokazujący wszechstronnie sytuację, przecież film Romana Polańskiego, tak? Człowieka, Żyda, który został uratowany w czasie II wojny światowej przez polskich chłopów. I w tym filmie jest takie zdanie, gdzie rozmawiają dwaj Żydzi w getcie i jeden z nich mówi, że Żydzi amerykańscy w niczym im nie pomogli. W związku z tym nie może być tak, że dzisiaj te środowiska, organizacji amerykańskich, którzy nie mają nic wspólnego z tymi ofiarami, domagają się dla tych organizacji poprzez rząd Stanów Zjednoczonych nieprawnie. Nie mówię już o aktach indemnizacyjnych, które zostały podpisane i rząd Stanów Zjednoczonych w świetle prawa międzynarodowego w ogóle nie powinien podnosić tego typu roszczeń. Natomiast ponieważ rząd PiS-u prowadzi do sytuacji, gdzie nie mamy żadnej alternatywy, tak? Skłóciliśmy się ze wszystkimi. Skłóciliśmy się z Unią Europejską, skłóciliśmy się z Niemcami, skłóciliśmy się z Francją, skłóciliśmy się z Rosją, skłóciliśmy się teraz z Iranem. Praktycznie można powiedzieć, że zostaliśmy sami i jesteśmy w sytuacji przysłowiowego chłopca do bicia, który ma odpowiadać za wszystkie jakieś rzeczywiste i wydumane sytuacje, z którymi nie mamy jako naród nic wspólnego. W związku z tym stąd nasz protest i generalnie uważamy, że jest to problem bardzo skomplikowany i on wymaga po prostu rzetelnej dyskusji, rzetelnej rozmowy. To proszę nie traktować tutaj naszego zgromadzenia jako wiec czy wykrzykiwanie haseł, tylko po prostu jako zaniepokojenie o tą aktualną sytuację Polski, tak? Bo przecież jesteśmy Polakami i jako Polacy też mamy prawo w Polsce do własnej godności narodowej. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Ja jeszcze zanim oddam głos pozostałym mówcom, jedno jakby uwypuklenie. Proszę Państwa, Polska w 1960 roku już Stanom Zjednoczonym na poczet roszczeń żydowskim wypłaciła kilkadziesiąt milionów dolarów. I Stany Zjednoczone się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń i jeszcze kilkanaście innych państw się dochodzenia roszczeń zrzekły. W związku z tym te roszczenia są bezzasadne, tylko prawo jest takie, że jak się ma jakiś taki zarzut, to trzeba go podnieść, a nasz rząd siedzi cicho i myśli, że się prześlizgnie nad problemem bez echa. Natomiast mieliśmy już przykład w trakcie ostatniej wizyty, prawda, władz amerykańskich na konferencji pana Pompeo, który wzywał do uregulowania zwrotu mienia żydowskiego. Ponieważ to są roszczenia wyssane z palca i wydumane, to na takiej samej podstawie moglibyśmy się od państwa Izrael domagać odszkodowania za zbrodnie komunistyczne osób narodowości żydowskiej, które w Izraelu się schroniły i potem do śmierci się zasłaniały przed odpowiedzialnością za swoje ohydne zbrodnie, tak jak Salomon Morel, komendant obozu w Jaworznie, zbrodniczego miejsca zasłaniały się tym, że w Polsce panuje antysemityzm. I jeszcze jedno, ponieważ widzę, że jest tam grupka kontrdemonstrantów, widzę, że po niedzieli trochę stracili animusz. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie państwo polskie będzie stawać po stronie tych, którzy mają legalne manifestacje, i mam nadzieję, że jeśli ten straszny scenariusz wyszlamowania nas na $300 miliardów się zacznie realizować, to mam nadzieję, że zacznie się od majątków tych, którzy protestują przeciwko nam, którzy stajemy na straży polskiej racji stanu. I jeszcze w tym miejscu, kończąc, taki przerywnik, bo tak mi to przyszło do głowy, jak obserwowałem tą grupkę po drugiej stronie, miałem takie parę minut. Oddaję jeszcze głos naszemu gościowi z Mazowsza, panu Wojciechowi Bardońskiemu, reprezentującemu Narodowy Front Polski. Dziękuję za głos. Jestem zaszczycony, że mogę wziąć udział w tej manifestacji. W pełni jako Narodowy Front Polski solidaryzujemy się z tą pikietą, z tym postulatem i właśnie bardzo dobrze, że to jest manifestacja przed biurem PiS-u, bo właśnie jesteśmy teraz w rękach PiS-u. To funkcjonariusze partii PiS są za wszystko odpowiedzialni. Powiem tak, gdyby to byli nasi ludzie, gdyby to byli Polacy, patrioci, to wiedzieliby, jak postąpić. Jeżeli jakieś udowadnianie, że jesteśmy niewinni i tak dalej, to dobroci nie działa, to powinni jako osoby choć trochę inteligentne zorientować się, że to jest zła wola. I wobec przeciwników o złej woli to się stosuje nie to, że trzeba ich ugłaskać, bo nic nie daje. Oni muszą czuć do nas respekt, czyli powinno się tak wydalić dyplomatów izraelskich w związku z tymi oszczerstwami. To jest pierwsza rzecz. Zamknąć te muzea, w których się szerzy antypolonizm. Antypolonizm za nasze pieniądze. Powinno się zbojkotować firmy izraelskie, produkty izraelskie i nawet funkcjonariusze partii PiS powinni zainicjować tą akcję bojkotu towarów izraelskich, bo oni nas teraz, chcemy czy nie chcemy, reprezentują. I powiem tak, tak mówię, że nas reprezentują, prawda? Ale czy oni nas reprezentują? Ja powiem, jeżeli moim zdaniem wybory były nieuczciwe, wybory nie były powszechne, w wyborach nie mógł kandydować, kto chciał, w wyborach są jakieś takie koncesjonowane metody, że trzeba zebrać nie wiadomo ile pisów i tak dalej, także tylko ten kandyduje, kto ma wsparcie jakichś koncernów zagranicznych, bo kto zbierze podpisy, żeby wystartować z listy. Ja powiem, teraz będą wybory do Europarlamentu. Jest dziwne zjawisko, że będzie kandydatów do Europarlamentów będzie mniej niż jest obecnie posłów i senatorów. To czyżby ludzie nie interesowali się kandydowaniem do Europarlamentu? Tam są większe jakieś profity, a to tylko dlatego, że nie ma demokracji. Także PiS twierdzi, że obalił komunę, ale ja mam wrażenie, że to jest jeszcze gorsza komuna. Jeszcze te wybory za Stalina były może bardziej demokratyczne jak obecnie. Jest to fikcja, jesteśmy w niewoli, jesteśmy na łasce i niełasce PiS-u i za wszystko, za to molestowanie dzieci teraz, które się szykuje w Warszawie, za to propagandę gender, którą chce Trzaskowski wprowadzić, to są oni odpowiedzialni, bo oni jako chrześcijanie powinni wprowadzić zakaz propagandy homoseksualnej, zakaz LGBT. I nie byłoby problemu. Także to nie są nasi przedstawiciele. Za to plucie na naród polski, za to poniżanie, za to wyłudzanie pieniędzy są oni odpowiedzialni i ta ich fałszywa uległość. Dziękuję. Dziękuję również. Ja to się już przygotowałem, ale jednak sprzęt ma się dobrze. Proszę państwa, co prawda zbliżamy się do końca, ale jeszcze, żeby nas usłyszano, to kilka haseł na takie może dobre zakończenie. Precz z roszczeniami! 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 Stefan Michnik do więzienia! Stefan Michnik do więzienia! Stefan Michnik do więzienia! Stefan Michnik do więzienia! Ręce precz od polskiej ziemi! 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 Ziemia dla ziemniaków! Raz cierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! Raz cierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! Proszę Państwa, stanęliśmy dzisiaj w obronie polskiej racji stanu, w obronie polskiej własności, w obronie polskiej własności, w obronie polskiego stanu posiadania i będziemy stawać w jej obronie niezależnie od tego. Proszę funkcjonariuszy policji o usunięcie ze zgromadzenia. Przypominam, że zgromadzenie drugie może się odbywać w odległości 100 metrów. Przekonaliście się o tym w niedzielę i mam nadzieję, że za chwilę przekonacie się jeszcze raz. Ja wzywam pana komisarza i funkcjonariuszy o to, żeby odbić kreski to nielegalne zgromadzenie od naszego. To jest teren naszego zgromadzenia. Macie stąd odejść. Proszę Państwa, widzicie, po czyjej stronie oni stoją. Oni będą zawsze stać po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce, po stronie tych, którzy chcą nas obrabować, po stronie tych, którzy chcą zniszczyć nasz narodowy byt. Wielka Polska narodowa! Wielka Polska narodowa! Wielka Polska narodowa! Wielka Polska narodowa! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Bronimy tutaj niepodległości Polski, wolności od zewnętrznych nacisków. Nie będzie nikt nam dyktował polskiego prawa. Żaden ambasador, czy to sowiecki, czy amerykański, czy izraelski. Polska zawsze niepodległa! Polska zawsze niepodległa! Polska zawsze niepodległa! Polska zawsze niepodległa! Proszę Państwa, to jest dopiero początek. My teraz mamy rok wyborczy. Teraz będą się ważyły losy nasze na najbliższe kilka lat. I teraz już mogę zapowiedzieć, że będziemy intensyfikować działania na polu takim informacyjnym, również poprzez takie protesty, poprzez prelekcje, żeby dotrzeć z tymi informacjami do ludzi, żeby wiedzieli przy urnie wyborczej, kto jest kto. Już dzisiaj mieliśmy próbkę, kim są ci ludzie, którzy tam stali po drugiej stronie ulicy. I wiemy, gdzie my jesteśmy i wiemy, gdzie stoi ta partia, której siedziba jest za naszymi plecami. Ona wstała z kolan po to, żeby paść na twarz przed Waszyngtonem i Tel Awiwem. Na tym, proszę Państwa, ponieważ już jest wpół do, pikieta była zapowiadana na pół godziny, myślę, że wystarczy. Wszystko, co najważniejsze, zostało powiedziane. Ja dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim organizacjom i nie składamy broni. Dziękujemy Policji, że stanęła na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa i demokracji, której rzekomo bronią tamci ludzie. a mają prawo i porządek publiczny w bardzo głębokim poważaniu, jak dzisiaj pokazali i wielokrotnie zresztą już złożyliśmy wniosek do ministra spraw wewnętrznych, żeby przyjrzeć się temu ruchowi, bo ludzie, którzy nawołują, pochwalają przestępstwa, podżegają do przestępstwa, powinni ponosić za swoje czyny konsekwencje. Dziękuję bardzo. Rozwiązuję zgromadzenie. Czołem Wielkiej Polsce!